Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką różaną kulę. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej kuli będziemy potrzebowali 30 małych kwadratowych karteczek, obojętnie jakiego koloru. Ja używam karteczek o wymiarach 7x7 cm, lecz gdy robicie tą kulę pierwszy raz, użyjcie troszkę większej. Kartkę na początku składamy na pół w dwie strony. Następnie tą oraz tą krawędź przykładamy do środkowej linii zgięcia, którą wykonaliśmy przed chwilą. Następnie przekręcamy kartkę w ten sposób i musimy tą krawędź przełożyć do tej krawędzi w taki sposób, zagiąć, odwrócić i powtórzyć nasze ruchy, czyli przyłożyć tą krawędź do tej krawędzi i zagiąć. Następnie odginamy to w taki sposób. Ten paseczek również odginamy i wzdłuż tego zgięcia, które jest tutaj, wyginamy ten rożek w drugą stronę, czyli do środka, i składamy z powrotem tak jak było. I tutaj z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. I składamy tak jak było przed momentem. I kiedy już to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę. I tutaj musimy wykonać takie zgięcie, które będzie polegało na tym, że ten rożek dotknie tej tutaj krawędzi, ale ta krawędź będzie przecinać równocześnie ten tutaj środkowy punkt. Czyli w praktyce to będzie wyglądało w następujący sposób. Tak tutaj pasuje, bo rożek się styka z krawędzią, a ta tutaj krawędź przechodzi przez środek tych dwóch linii. I zaginamy, odwracamy na drugą stronę i to już będzie łatwiej zagiąć, bo po prostu możemy przyłożyć tą krawędź tutaj do tej krawędzi. I następnie wzdłuż tych tutaj krawędzi zaginamy w tą stronę naszą kartkę. Rozkładamy i tutaj musimy ten element tak sobie wywinąć w drugą stronę, mniej więcej gdzieś tak, i z powrotem lekko zagiąć, nie za mocno, żeby było takie zaokrąglone. No i tutaj z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. I nasz pierwszy moduł jest gotowy. Należy zrobić takich jeszcze 29. Kiedy już zrobimy nasze 30 modułów, bierzemy sobie na początek dwa dowolne i należy je ze sobą połączyć w taki sposób, że ten tutaj rożek musi wejść tutaj pod ten element. O, właśnie w taki sposób. Później bierzemy kolejny, również go tutaj wkładamy w taki sposób i równocześnie musi on wchodzić do tego pierwszego, żeby utworzył nam się tutaj taki stożek. Cała filozofia składania kuli polega na tym, że robimy takich stożków 5 z każdej strony. Już objaśniam, o co chodzi, gdyby ktoś nie rozumiał. Na razie zrobiliśmy 2. Robimy tutaj jeszcze 3. Jeszcze 2. I teraz już ostatni. I
I właśnie zrobiliśmy tutaj 5 takich stożków. I przewracamy sobie tak jakby tutaj i tu mamy na tej stronie już 2 stożki. Więc należy dorobić tutaj jeszcze 3. I wtedy tutaj też musi być 5 i tutaj musi być 5. Wszędzie musi być po prostu 5, żeby ta kula wyszła. Czyli zabieramy się do roboty. Gdyby ktoś dalej nie rozumiał, o co chodzi, to proszę bardzo, pokazuję cały czas, jak ja to łączę. Tu mamy 5, więc przechodzimy tutaj. Już mamy tutaj 3, więc jeszcze 2. Mamy tutaj 5. Przechodzimy dalej i robimy tutaj jeszcze 2, bo jak widać mam zrobione tutaj 3 już. Mamy 5, więc idziemy dalej. I teraz ostatni już moduł, który jest według mnie najtrudniej zawsze dać przy robieniu kul. Możemy na koniec jeszcze tak pościskać w dłoniach, żeby wszystkie moduły dobrze się wpasowały. I nasza różana kula jest już gotowa. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego poradnika.